kamienie wyleci. Troszeczkę dzisiaj chłodnawo. Pomimo wszystko i tak z babcią wyszliśmy na dwór. Pomyślałem sobie, dzisiaj odpowiem na wasze komentarze pod wczorajszym filmikiem. Zasiądź sobie wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba. Pamiętaj o łapeczce, o komentarzu. Reklam nie przewijamy, na memloki dla babci zbieramy. Jak widzicie, dzisiaj babcia była lichutka. Troszeczkę się obawiałem, że jak wyjdziemy z chodzikiem, mi się przewróci, dlatego wpakowałem ją w wózek. No i sobie tutaj przyjechaliśmy, chwilkę posiedzimy na świeżym powietrzu, chociaż mi tutaj już narzeka, że zimno, za długo dzisiaj nie posiedzimy. Zobaczymy, ile wytrzymamy. Plan jest taki, że jakieś 40 minut musimy pobyć na dworze. No to patrz na zegarek. Dobra, patrzę na zegarek, a teraz tutaj nagrywamy. Babcia się nie miesza, bo inaczej nie będzie memloków. Zabiorę 500+, nie będzie memloków, nie będzie pampersów. No, dobra, lecimy z pierwszym komentarzem. Bez memloków mogę wytrzymać. Złote Roje napisał: Nygus, to może problem jest z tym, że nie masz fajnego samochodu, musisz spróbować teraz. Ej, słuchaj, Złote Roje, kiedyś miałem fajne samochody i tak jak pisałem, poznawałem różne panny. No i co z tego wyszło? Jak widzicie, jestem singlem. Żadna na dłużej się nie zatrzymała. Te wszystkie, co leciały na chatę, na samochody i tak dalej, one do niczego się nie nadawały. A byłem na tyle mądry, że potrafiłem to wychwycić i paszą won. Dobra, Sławomir napisał: siema, kto? Poznaną panienkę będąc jakiś czas, melduje na stałe, tyle się o tym mówi i pisze ładnie, musiała go sobie owinąć dookoła palca i nie tylko palca. Cwana bestia miała plan. Mój syn ma mieszkanie, dobrą pracę, wiadomo, auto, motor i miał panienkę, mieszkała u niego, zaczęła mu później truć o dzieciach jakieś plany. Posłuchał się swoich wcześniejszych rad, jak był młodym chłopakiem, żeby takie tematy trzymał na dystans. No i wziął radę ojca, podziękował jej i do dziś on tego nie żałuje. To cwany gatunek. No słuchajcie, ja też jak byłem z panienką i mieszkała u mnie w Poznaniu na mojej chacie, miała już pracę, miała już wszystko. Też chciała mnie, no to swoją drogą opowiadałem już, że chciała mnie w to wrobić, ale też, no byś mnie zameldował. Mówię, ale po co mam cię zameldować? Mówię, meldunek masz u rodziców, pracę dostałaś. W Polsce nie jest wymagany żaden meldunek. Dlaczego mam cię u siebie zameldować? Do czego jest ci ten meldunek potrzebny? No i słuchajcie, to jak wam mówiłem, też próbowała mnie zrobić na dzidziusia. Myślała, że się złapie na to. No ale jej się nie udało. Może byłaby podobna sytuacja, o której wam opowiadałem na wczorajszym filmiku, że gdybym ją zameldował, potem nagle by się okazało, że jest w ciąży i tak dalej. I bym się jej z chaty nie pozbył. Kazimierz Kupracz. Czy znajomy wie, że opowiadasz tą historię w necie, Nygus? Jak mówisz, lepiej się zwierzyć obcym, bo znajomy to rozpowie wszędzie, w necie content jest. Odpisałem ci, czemu udajesz głupiego, a może jesteś? Poznań ma 700 tysięcy mieszkańców. Nikt nie wie, na jaką siłownię chodziłem. Żadnych imion tutaj nie powiedziałem. Także możesz się domyślać, o kogo chodziło. Także zastanów się nad swoimi komentarzami. Będziesz na oku. Następnym razem, jak napiszesz coś głupiego, lądujesz w kompoście. No, dobra, Lili napisała: niestety moje komentarze znowu znikają. Ciężko ta tradycja, że dzieci idą z latarniami w Ewangelii Landach, to na urodziny Martina Lutera w katolickich Landach musiałam spojrzeć w internecie. Aha, tutaj mi wyjaśniłaś, o co chodzi z tymi latarniami wczoraj, bo napisałaś, że szłaś z latarnią. No, trochę żeśmy się pośmiali, mówię, może pod latarnią, a nie z latarnią, że szłaś z jakimiś dziećmi po ciemku, z latarniami, jakieś takie święto w Niemczech, też się nie... Może dzień dziecka. Sorry. Może było dzień dziecka. Nie skojarzyłem, o jakie święto chodzi. Pomyślałem, że może jakiś pogrzeb po zmroku i dlatego szliście z świeczkami, latarniami.
No, trochę beki było. Trzeci, Dariusz Kozłowski napisał. Sebastian Pawlik, jakaś masakra. No dokładnie, masakra i trzeba zwracać na to uwagę, żebyś sam się nie znalazł kiedyś w takiej masakrze, bo wtedy już dupa blada, naprawdę. Konrad Maliszewski. Witaj w klubie Nygus. W klubie co? Nygusów? Czy nagusów? Czy może singlusów? Konrad Maliszewski to tragedia. Dario źle zrobił, co on taki miętki. Słuchajcie. Facet poznał pannę. Najwyraźniej dobrze im się układało na początku, bo na początku zawsze pierwsze wrażenie robią dobre. Później drugie już trochę gorsze. Moja babcia nawet tutaj mówi, zawsze jest ta wersja demo. Zawsze jest ta wersja demo, czyli wersja demonstracyjna. Jaka ona jest super, jaka ona jest słodka. Ona ci zrobi kanapeczkę, ona ci plecki wymasuje. A czy woda do kąpieli dla ciebie czasem nie jest za zimna, bo się, misiaczku, przeziębisz. A potem, jak już wie, że macie w garści, to najchętniej by cię wystawiła na taką pogodę, jak my dzisiaj tutaj z babcią siedzimy bez niczego. No. Dario, tutaj już mamy. Konrad Maliszewski, Nygus, nie siedzę, bo cię oglądam. Wyszedłem, nie wiem za bardzo, ci chodzi. Tutaj kolejny komentarz, Konrad Maliszewski. Babcia, teraz ja tutaj nagrywam, a nie kotek. Miałem podobny problem bez dziecka, ale to jej mieszkanie było, gdy byliśmy u rodziców moich. Aha, czyli wziąłeś sobie pannę jeszcze na chatę do swoich rodziców. No super, pewnie rodzice się ucieszyli. Sting, są badania DNA, taki test Koszakiewicza, jakby baba mnie w dzieciaka wrobiła. Moje ok, ale jak nie moje, sorry, winę tu. Spaduwa. Słuchajcie, rozmawiałem z nim i też wtedy właśnie powiedział mi, że on, ale to trzeba było, z tego co wiem, trochę odczekać, żeby taki test zrobić. Można z jakiegoś włosa, z czegoś mi tam tłumaczył, nie zagłębiałem się w to, ale że dzieciak musi mieć jakiś wiek dopiero, żeby ten test zrobić, żeby wyszedł poprawnie. No i planował to zrobić potajemnie przed nią. No bo skoro zaczęła sobie sprowadzać podczas jego nieobecności facetów na jego chatę, nie tak głośno, to potem nie wiadomo było do końca, czy właściwie ten dzieciak to jest jego. Miał też wątpliwości. Dobra, lecimy kolejny. Przemysław. Teraz to dopiero mamy czasy. Tak naprawdę jak chłop dobry i wrażliwy będzie miał z kobietą. Wiadomo, o co chodzi. No tak, no niestety. No ale z drugiej strony każdy szuka gdzieś jakiejś partnerki, żeby okazać te uczucia, żeby, no nie wiem, na czym polegają dzisiejsze związki. No z niczym nie możesz się ujawnić, nie możesz być sobą. Musisz cały czas udawać twardziela przed nią. No to po co w ogóle ktoś taki do związku? Lepiej być samemu. Niestety dobroci nie docenia. Myśleć jeszcze raz, myśleć, niestety smutne, ale prawdziwe. Moto TV pozdro, Ewa Gabi pozdro. Lili napisała kolejny komentarz. Okej, dzisiaj za nie mówiłam, wyjątkowa żmija, ja na jego miejscu bym to mieszkanie sprzedała, musiałaby się wyprowadzić. Moim zdaniem to już napisałam. Jak związek, to szukamy mieszkania wspólnie i razem finansujemy. Jak baby przychodzą na gotowe, to nie doceniają, co mają, bo jak to inaczej napisać? Pozdrawiam serdecznie, Nygusik z Hamburga, życzę miłego wieczoru. Problem jest taki, że jeżeli masz kogoś zameldowanego na mieszkaniu i on ci się sam nie wymelduje, a kiedyś tak było, to go nie wymeldujesz. To ty go nie wymeldujesz i nikt ci tego mieszkania z kimś zameldowanym nie kupi, no bo jak? No, ja bym nie kupił mieszkania, jeżeli ktoś jest na tym mieszkaniu zameldowany, bo co, będę mieszkał potem z kimś?
jest zameldowany i nawet jeżeli kupisz to mieszkanie, to wydaje mi się, jeżeli on ma tam meldunek, to powinno być uregulowane wcześniej, zanim je sprzedaż, powinien się wymeldować, a jeżeli nie, kupujesz kogoś i jest na nim zameldowany, no to masz współlokatora na chacie jak alternatywy 4. I nigdy go nie wyrzucie, jak nie będzie tamten chciał. No, Konrad Majszewski, znowu pozdro, tylko Polska. To jest smutne, co słucham. Naprawdę kobieta to powinna być taka cudowna istota, taka podpora w życiu mężczyzny. Takie ukojenie, taka moc. Towarzyszka życiowa, która słucha jak wierna, nie pyta, nie mówi, zawsze dodana, oddana mężowi. A tymczasem to jakiś koszmar, co się stało z tymi kobietami, kto je tak zepsuł. Telewizja, filmy amerykańskie, coś strasznego się z nimi stało. No, babcia. Czy zawsze takie kobiety były, że leciały na kasę i żeby faceta oskubać, czy nie? A ja. Tak? A ja. Od zawsze? Naturalnie. Babcia mówi, że było tak już zawsze. A babcia ma ile lat? 78. 78. Znowu się odmłodziła. 94 będziesz miała 10 grudnia. A po co się starzeć? No a po co się starzeć? No i już od pierwszych słów, zobaczcie, kłamie, już się odmłodziła, no. No jak tu kobietom wierzyć? Konrad Maliszewski napisał, czy on jest pewien, że z nim chodzi o tego dzieciaka? No właśnie wam powiedziałem, że też nie był pewien, no bo skoro przyprowadzała sobie faciów na chatę podczas jego nieobecności, no to może nie jego, nie? No, dlatego czekał, aż będzie miał możliwość przeprowadzić te testy, czy to jest jego. Marta Tyńska. A druga sprawa, nawet jeżeli coś takiego zajdzie i powiesz kobiecie, że ty chcesz przeprowadzić testy, bo nie jesteś, chcesz mieć pewność, to by ci najchętniej oczy wydrapała żywcem bez znieczulenia. Albo co odcięła. Albo co odcięła, babcia mówi, bo jak? Ty mi nie wierzysz? Za kogo ty mnie masz? Za kogo ty mnie uważasz? Ty taki owaki? Masz przesrane. Marta. Historia smutna, szkoda człowieka, ale ludzie właśnie tacy są. Dasz im palec, chcą rękę. Nie tylko kobiety są złe, mężczyźni też mają grubo za uszami. Do tego, do dobrego zło się pcha. Okrutne to, ale tak jest. Stawiać granicę i siebie stawiać na pierwszym miejscu. No tak powinno być, ale wielu facetów niestety się łudzi, chciałoby mieć dzieciaka, chciałoby mieć rodzinę, poświęcają się, wierzą w to wszystko i no niestety no łapią się w te sidła, no łapią się w te sidła, potem marnie kończą rozwody, zostają z niczym, często wychowują nie swoje dzieci, często płacą na nie swoje dzieci, zabierają im domy, zaczynają potem chlać, marnie kończyć, sznurek i tak dalej. Ignacy Kowalski. Siema Nygus, pozdro, pozdrawiam Marek. Sposób jest jeden, dokwaterować więcej lokatorów tak, aby metraż był mniejszy niż minimum socjalne. Tak, najlepiej zameldować się jeszcze z 10 osób na chacie. To może ona się wtedy wyprowadzi, tylko nie wiem, czy potem te 10 osób wymeldujesz i się ich pozbędziesz. Będziesz miał 10 razy większy problem. Człowieku, o czym ty piszesz? Wtedy donos do opieki społecznej, dziecko ląduje w domu dziecka. No żeś wymyślił, no. To masz dzieci, to weź je oddaj do domu dziecka. No. Seba, siemanko, cóż rzec, życie pisze wszelkie scenariusze, nigdy nie wiadomo, co będzie jutro, chory świat nie pierci się, nie pieści się scenariusz i tak spełni się, nie wiadomo kiedy, gdzie i co wydarzy, przerażające, pozdro. Słuchajcie, takich historii znam bardzo wiele, u mnie w rodzinie też praktycznie wszyscy po rozwodach. Nie wiem, ja chyba nie jestem stworzony do czegoś takiego i uważam, że najlepiej, jeżeli jedno ma swoje mieszkanie, drugie ma swoje mieszkanie, możemy się spotkać czasem u ciebie, czasem u mnie, a jak się pokłócimy, każdy ma gdzie pójść, a nie mieszkać na tej samej chacie, patrzeć na siebie z byka,
to dłużej jest dobrze. I miałem wiele takich przykładów, gdzie znajomy w Niemczech na przykład poznał pannę, był na wynajmowanym, ona miała mieszkanie, a to może zamieszkamy u mnie, ona do niego. On zrezygnował z tego mieszkania, jak już się do niej wprowadził, zaczęły się sceny, no i był udupiony i usłyszał, no jak ci nie pasuje, to się wyprowadź. Tylko gdzie? Gdzie, jak pozbył się mieszkania, wszystko zlikwidował, bo zaufał, że będziemy razem, będzie nam raźniej, będzie nam lepiej, będziemy dzielili koszty na pół. No. Sergio, ja tak samo jak ty byłem ostrożny i też nie mam dzieci. 42 lata mam na karku. No ja byłem ostrożny, a może strzelam ślepakami? Nie wiadomo. Może moja armata to jakiś niewypał? Nie wiem, musiałbym się przebadać. Maria Olimpia, halo, pozdrowienia. Sabina napisała, czekamy, dzięki. Trobmaker, ma pan rację. Ja też nigdy nikogo nie zameldowałabym. Później się od niego nie opędzisz. Pozdrawiam pana Negusa. Pozdrawiam cię bardzo. Paranoja, przepraszam. Tak, tak, bo prezerwatywy to nieznany wynalazek. Jak mu się chciało, to mu się w tym nic nie przeszkadzało. Proszę panów, do tanga trzeba dwojga. No, gumki są. Ale jeżeli już masz tą stałą partnerkę, jesteście razem, macie do siebie zaufanie niby, no to wiadomo, że bez gumki jest przyjemniej. Ale, nie, ale, tak głośno, ale zdarza się też, babcia, przyjemnie. Przestań mi przeszkadzać, bo nie będzie memloków i nie będzie pampersów, zabiorę ci 500+. No. Słuchajcie, no zdarzyło mi się też, że pękła nieraz. Michał Kaczmarek. Chłop był głupi, powinien kilka lasek i kolegów zaprosić, by tam zamieszkali na dłużej. Marek, meldunek nie daje prawa do mieszkania. Oczywiście, że można taką szybciutko wygnać z mieszkania, pierwsze dokwaterować więcej osób, a ty widzę dalej swoje dyrdy, mały chłopie. Prezes Daniel, Nygus, więcej takich obowieści, bo mega ciekawe. Pozdrawiam. No nie za mega ciekawe, słuchajcie, bo to jest tragedia dla człowieka. Krzysztof Hadala, z tego wynika, że facetowi każdemu lepiej się wprowadzić do kogoś, niż pozwolić kobiecie zamieszkać u ciebie. Zawsze można się spakować i wynieść. Trudniej ją wykurzyć. Dobrze, że tobie się jakoś udało. No mi się nieraz udało, bo ja zawsze nigdy się nie wprowadziłem do żadnej panny. Ja byłem w tej sytuacji, że to ja miałem mieszkanie, to one się do mnie wprowadzały. Przeważnie z niczym. Był samochód na chacie, była chata, było wszystko i też tego nie doceniały, ale to wtedy jest sprawa prosta, jak nie jest niezameldowana i proszę bardzo, tam są drzwi. I do widzenia. I tylko w jedną stronę. W jedną stronę, babcia mówi, no tak to możesz komentować, memlok będzie po nagraniu, ale jak będziesz mi tu przeszkadzać, to ani pampersa, ani memloka 500+ zabieram. Chociaż teraz chyba jest 800, a nawet już ma być 1000. No, ludzie nie chcą dzieci, no i kombinują. Krzysztof, według prawa zameldowania nie ma nic do rzeczy, jak jesteś właścicielem mieszkania, co innego jakby była umowa najmu. Pierwsze słyszę, jak kupowałem od babci mieszkanie, też sprawdzałem, żeby wszystko było uregulowane, żeby było wszystko wymeldowane, żeby nie mieć tego problemu, bo jeżeli ktoś ma meldunek, przychodzi, zapuka do drzwi, wezwie policję, musisz go wpuścić, bo on jest tam zameldowany. Ja nie wiem, skąd wy macie takie info. Andrzej, Nygusie, ciekawa historia, jak jest takie przysłowie, nie pozwól, żeby mała główka mówiła dużej główce, co ma robić. No tak jak wam nieraz wspominałem, że myśl, masz dwie głowy, a nie jedną. Ale używaj zawsze do myślenia tej większej, a nie tej mniejszej. Witam, łatwiej znaleźć niż się pozbyć. Pozdrawiam, Zbych napisał, Alex Waldes napisał. Arek, piszcie tutaj komentarze Arkowi, ponieważ on grał x lat na weselach. Więc historii zna na pewno pełno takich, żebyśmy nawet w to nie uwierzyli, jakby nam tutaj opowiedział. Ale Arek nie chce się przełamać, chętnie bym z nim coś nagrał, nawet
Tak, żebyś twarzy nie pokazywał, żebyśmy siedzieli obok siebie, jak tutaj z babcią, może ty bokiem, żeby nie było widać twojej twarzy. Chętnie bym tych historii posłuchał i myślę, moi widzowie, również. Uwierz mi, ziomal, że niewiele jest tematów tego rodzaju, które są mnie w stanie zaskoczyć. No ale cóż, nigdy tego świata nie naprawi, wręcz przeciwnie, według niektórych łatwiej jest rozpierniczyć niż zbudować. Po prostu idą na skróty i nic nie zrobisz. Pozdrawiam serdecznie najlepszego. Pozdrawiam cię, Arek, fajnie, że komentujesz. Za każdym razem jesteś stałym widzem. Zdrówka przede wszystkim. Pani Sabina napisała tutaj niezły komentarz i zaraz go podsumujemy. Strasznie smutna historia, a feministki mówią, że my kobiety jesteśmy takie dobre, takie biedne, przepraszam. No tak, krzyczą, jesteście naprawdę biedne, wszystko wam się należy, facet wiecznie dostaje po dupie, a wy jesteście i tak biedne. Gdyby mężczyźni mieli odwagę i nie wstydzili się głośno mówić o swoich tragediach, to stereotypy o mężczyznach i patriarchacie już dawno zostałyby obalone. Tak sobie myślę, czy nie byłoby rozwiązaniem sprzedanie tego mieszkania. No właśnie, nie wiem, czy ktokolwiek z zameldowanym lokatorem ci kupi mieszkanie. Myślę też, że w takich tragicznych sytuacjach nie wystarczy napić się i podzielić się swoją tragedią. W takich sytuacjach potrzebne jest wsparcie przez jakiś okres czasu. Jak jest źle, to dziecko nie polepszy sytuacji, tylko ją pogorszy w związku. No, słuchajcie, jak ze tą swoją się kłóciłem i tak dalej. No, bo ona jest nerwowa, bo ona by chciała mieć rodzinę. Bo ona by chciała mieć dziecko. Jak się urodzi dziecko, to się wszystko zmieni. Mówię, na jakie? Na gorsze jeszcze? Mówię, czy ty masz mnie za idiotę? No, jeszcze bardziej byłem ostrożny. Jak widać, mężczyźni mają te same problemy w związkach z partnerkami, co kobiety z partnerami. I to ostatnie zdanie, pani Sabino, mnie troszeczkę rozwaliło. No faktycznie, mają te same problemy kobiety z facetami. O, co faceci z kobietami. Tak, no, bo to faceci wrabiają panie w ciążę. Bo to przeważnie faceci wprowadzają się do pań z własnymi jakimiś, nie wiem, pierwszej potrzeby rzeczami, z torbą, że tak powiem, na gotowe, mieszkanie urządzone, wysprzątane, do pań się wprowadzają. Potem je wrabiają w ciążę, żeby one zaszły. Zmuszają je do tego, żeby rodziły dzieci, tak? A potem, jak już to dziecko się urodzi, to wyrzucają ją z domu i zostają z dzieckiem na jej mieszkaniu. Tak? Tak się właśnie to odbywa? Nie można ją wysiedlić. Tak. Czy faktycznie kobiety mają takie same problemy z facetami, jak faceci z kobietami? Bo ja jeszcze nie słyszałem o takim przypadku, żeby to facet wprowadził się do kobiety i żeby potem ona nie mogła się go pozbyć z mieszkania i żeby to wszystko zostawiła, czy wzięła z nim rozwód, i żeby on zabrał jej mieszkanie, ona została z niczym. Czy faktycznie tak jest? Uważam, że faceci powinni być 100 razy bardziej ostrożni niż kobiety, bo mają dużo więcej przeważnie do stracenia, bo bardzo często się zdarza, że kobieta praktycznie, jeżeli nie odziedziczyła w spadku, jeżeli nie dostała po mężu po rozwodzie, to przeważnie one kompletnie nic nie mają. Prawda, babcia? Babcia mówi, że tak. No. Buty podarte. No, buty podarte. Maria Olimpia. Tak, myśleć, być ostrożnym, ale to przemyślenia przychodzą później albo za późno. Każdemu może się zdarzyć przypadek. Mi też mogło się przytrafić, że coś pójdzie nie tak, ale byłem zawsze ostrożny. Ewa Zysz. Szok, żal człowieka, ale już bym umiliła tej panience pobyt w tym mieszkaniu. Pierwszy test, czy dziecko to moje, czy przybysza. Poddał się, czyli pewnie jeszcze depresja, co go nie ominęła. To, że nie walczył o swoje, nie mówię o tym, aby za chłaki i po schodach,
ale na takie, nie mogę tego słowa tutaj użyć, są inne sposoby. Pozdrawiam. Walczył o swoje, cały czas z nią się kłócił do samego końca, ale potem już tego nie wytrzymał i nie wiem, jak ta sytuacja się skończyła, czy zrobił te testy, czy udowodnił, że to jest jego, nie jego. Mam nadzieję, że znalazł jakiś sposób, żeby wreszcie się jej z mieszkania pozbyć. No, a to, że się poddał, Ewa Zys, nie byłaś w takiej sytuacji, więc, że tak powiem, nie wiesz, jak to jest, jeżeli weźmiesz kogoś, zaufasz komuś, weźmiesz go na własne mieszkanie i tak dalej, potem nie możesz się go pozbyć, do tego jeszcze dochodzi dzieciak. Jestem ciekaw, czy po tobie by to spłynęło. Po tobie by pewnie to spłynęło, tak jak po tej jego panience to spływało, co się z nim stanie, co się z nim dzieje. To był właśnie przykład na to, jak bardzo go kochała, jak bardzo jej na nim zależało. No, tak cię podsumuję, bo piszesz takie bzdury, powinienem cię wywalić do kompostu. Jeszcze dostałaś za to 7 łapek. Wszystkich, co dali ci łapkę, wylądowaliby razem z tobą w kompoście. Adam, Nygusie, gdybym mógł cofnąć czas, nigdy bym się nie ożenił. Same problemy. Są też tacy, którzy są szczęśliwi, ale to nie wiem, czy to jest przykrywka, żeby ludzie myśleli, że jest wszystko idealnie. Często są takie małżeństwa, że wszystko jest niby pięknie, na pokaz. Szczęśliwa rodzina, dom, samochód. A od środka to wszystko gnije. Gnije i tak nikt naprawdę nie wie, co tam się odstawia. Ale trzeba stwarzać pozory. Sławek Michalski, cześć Nygus, przykra sytuacja, życie, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrowionka Sławuś, dzięki, że jesteś na obu kanałach, że zawsze komentujesz. No łapa mi już trochę zmarzła, nie mam tutaj rękawiczek. A tak sobie pomyślałem, odpowiem publicznie na wasze komentarze, troszeczkę to rozwinę. Babcia tutaj mi troszkę pomagała, momentami przeszkadzała, ale nie za dużo. Zmarzłaś? Mówi, że nie, a ja zmarzłem. No, a tak narzekała, że jej zimno i długo nie będziemy. I teraz jej ciepło, a mi zimno. Także słuchajcie, tak jak wspominałem, nie znam osobiście takiej sytuacji, żeby to facet zrobił tak w jajo pannę. No, faceci w ciążę zajść nie mogą, ale gdyby nawet mógł. Ale gdyby nawet facet mógł zajść w ciążę, to nie wiem, czy by tak zrobił, żeby się do panny wprowadził, zaciążył, u niej zameldował, potem ją wygonił z chaty. Są faceci też, którzy nie mają żadnych sentymentów, oczywiście, ale wydaje mi się, że są nawet chyba troszkę bardziej uczuciowi, mają więcej zasad niż kobiety. Bo jeżeli kobiecie coś się uwidzi w głowie, to po trupach do celu, bez względu na skutki. Prawda, babcia? Babcia mówi, że prawda. No dobra. Pozdrawiamy, do usłyszonka. Jestem ciekaw, co będziecie pisać pod tym filmikiem. Pomachaj. Memlok, zapalę fajeczkę i jedziemy. No, babcia dzisiaj lichutka, także niestety z wózeczkiem na spacer. Mam nadzieję, że to przejściowe, że jej się poprawi. Wstajemy? Nie wstajemy, bo jedziemy.